Opowiadam, co było przez te 2 dni. Ja byłam w Grudziądzu, jak spotkałam się z byłym mężem, pierwszym. Jak byliśmy w hotelu, jak się zachowywał na cmentarzu. Udawał, że niby nie wie, gdzie jest cmentarz, a później pokazałam raz, mówię, jest tu. Liczysz rządki? Jak do dzieciaka, kurwa, tak naprawdę mówiłam. Mówię, licz rządki od wejścia. Raz, dwa, trzy, cztery. I na cztery jedziesz cały czas prosto i będziesz widział. Nie kupił z nicza on osobiście. Jeszcze chciał pieniądze, 10 zł, żebym dała mu na piwo. Aha, i jeszcze się do mnie dopierdolił, że nazwisko jest moje, a nie jego. A ja mówię tak. Do niego mówię... Siedzę koło niego i mówię, Patryk, czy ty ją pochowałeś? A on mówi, nie. A ja mówię, kto się opiekował? Kto spierdolił? Ja spierdoliłam? Jak wiedziałam, że zaszłam? Powiedziałam ci, że zaszłam. Spakowałeś się i wypierdoliłeś do mamusi. A mówię, no ale ja się przeląkłem. A ja mówię, przeląkłeś się jak długo? Przez 6 miesięcy się przeląkłeś? Zacząłeś chlać, pił równo, grał i był uzależniony od grania. I ja się pytam, czy dalej pijesz? Czy dalej palisz? Mówisz, że nie pali. No dobrze, pijesz? Nie ma z kim. Mam kontakt z nim dalej, piszemy do siebie, ale twierdzę, że on... Nie zmienił się. Po tym spotkaniu, potem jak poszliśmy do hotelu, cały czas się dobierał.